Cześć, witam w kolejnej części projektowania poziomów i w tym odcinku pokażę, jak wykorzystać templatesy, czyli gotowe projekty, aby stworzyć własną grę na ich podstawie. Na samym początku wykorzystywaliśmy projekty first person, ale tutaj pokażę, jak można zrobić grę na podstawie projektu Flying. Wybieramy ten projekt bez started contenta, ponieważ dzięki temu uruchomi się szybciej, a nie potrzebujemy materiałów, ponieważ wykorzystujemy swoje własne. Gra wygląda w taki sposób: porusza się statkiem UFO przy pomocy WSAD, przy czym trzeba pamiętać, że S wznosi statek, natomiast W opuszcza. Tutaj wykorzystałem właśnie ten projekt, podmieniając statek UFO oraz całe otoczenie. Wsadziłem tam misia, dzięki któremu można się poruszać po tym tunelu. Innym przykładem, zamiast first person, może być też third person, czyli perspektywa trzeciej osoby, w której też można wykonać różnego rodzaju gry. W tym przypadku również podmieniłem całe otoczenie, zmieniłem też postać oraz dodałem własne animacje, dzięki czemu mamy zupełnie inną grę, zrobioną na podstawie template'a. Gra jest o tyle prosta, że można ją uruchomić również na telefonie. Nie może to być oczywiście zbyt stary telefon, czyli na Symbianie nie pójdzie, ale Android myślę, że sobie z tą grą poradzi. Gotową grę można umieścić oczywiście w Google Play, jednakże ta gra jest we wczesnym dostępie, więc dostęp do niej mają tylko wybrane przeze mnie osoby. Wybierzmy też Virtual Reality. To jest template wykorzystujący rzeczywistość wirtualną, więc trzeba mieć gogle, aby z niego skorzystać. Tak wygląda przykładowa gra wykonana na tym templatecie.